Suma czterech kolejnych liczb nieparzystych jest równa 136. Jakie to liczby? Spróbujmy sobie wyobrazić, o co tu chodzi. Co to znaczy kolejne liczby nieparzyste? Znaczy, liczba nieparzysta to jest taka, która nie dzieli się przez 2. To jest liczba całkowita, która się nie dzieli przez 2, na przykład 5. No, w przeciwieństwie do liczby parzystej, czyli 6. 6 to jest liczba parzysta, 5 to jest liczba nieparzysta. No, jaka jest następna liczba nieparzysta? No, następna liczba w ogóle całkowita to by było 6, ale 6 jest liczbą parzystą, więc następną liczbą nieparzystą jest 7, no po niej idzie 9, 11. No, to jest przykład czterech kolejnych liczb nieparzystych. No, moglibyśmy zacząć od innej liczby nieparzystej, na przykład 59. Tak? To wtedy następna po niej jest 61, 63 i 65. To jest inny przykład czterech kolejnych liczb nieparzystych. Teraz liczby, jakie to by były liczby niekolejne, prawda? Czyli na przykład 5 i 9. Prawda? 5 i 9 to są dwie liczby nieparzyste, które nie są kolejne, no bo pomiędzy 5 i 9 jeszcze jest 7. Prawda? Czyli... No dobrze. To teraz zachęcam Cię może, żebyś przerwał albo przerwała oglądanie tego filmu i spróbował, czy spróbowała sama rozwiązać to zadanie. No dobrze. Zauważmy, że powiedzmy, jeżeli byśmy znali najmniejszą z tych liczb, no to znalibyśmy wszystkie inne, prawda? No bo wiemy, że jeżeli pierwsza z nich byłaby 7, to 5, to następna byłaby o 2 większa, potem znowuż o 2 i o 2. Znaczy kolejne liczby nieparzyste różnią się o 2. Czyli jeżeli znamy pierwszą, to znamy wszystkie. Również jeżeli byśmy znali ostatnią, to też byśmy znali wszystkie, bo byśmy musieli odjąć sobie 2, 4 i 6. Czyli może ułóżmy jakieś równanie, bo znamy sumę tych liczb. Znaczy może niech najmniejsza, może najmniejsza z nich, znaczy najmniejsza no najmniejsza niech się nazywa może n, prawda? N najmniejsza. Czyli mamy, jakie to są liczby? Wobec tego pierwsza z nich, ta najmniejsza jest n, no następna jest n plus 2, prawda? Tutaj jest, przechodzimy do kolejnej liczby nieparzystej przez dodanie 2 do poprzedniej. Czyli n plus 2 plus, nie plus tylko, następna jest n plus 4 i następna jest n plus 6. No i co my o nich wiemy? Wiemy, że suma wszystkich jest 136. No dobrze, to spróbujmy ułożyć to, zapisać tę wiedzę w postaci równania. Czyli suma wszystkich, czyli pierwsza plus druga plus trzecia plus czwarta. No, razem daje nam 136. No dobrze, no to jakie to będzie równanie? Zsumujmy te n-y. Tu mamy, te nawiasy możemy opuścić. Tu mam tak, jedno n, drugie n, trzecie, czwarte. Czyli razem jest 4n plus ile? 2, 4, 6. Czyli 2 plus 4 to jest 6 i 6 to jest 12. 4n plus 12 równa się 136. Czyli to jest nasze równanie i chcemy znaleźć n, czyli co? No odejmujemy sobie 12 od obu stron. W ten sposób po lewej stronie zostajemy tylko z 4 n-ami, a po prawej mamy 136 minus 12. To jest 124. Tak, to tak. No i teraz, żeby mieć n, tę najmniejszą liczbę, no to musimy jeszcze podzielić przez 4. Czyli dzielimy przez 4 i wobec tego tu nam zostaje n, a 120 przez 4 to jest ile? No to jest 120 plus 4 przez 4. 120 przez 4 to jest 31, czyli to jest 31. Czyli najmniejsza liczba n to jest 31. No to sprawdźmy jeszcze, czy się zgadza. Czyli te liczby to tak. 30, może zmienimy kolor. Sprawdźmy. Czyli te liczby to 31, 33,
35, 37. No dodajmy je może do siebie, zobaczmy, czy się zgadza. Czyli tak, 1 plus 3 to jest 4, plus 5 to jest 9, plus 7 to jest 16, czyli 6 i 1 zostaje. Czyli 1 to jest 4, 7, 10, 136. Rzeczywiście się zgadza, czyli te liczby to właśnie jest 31, 33, 35 i 37.